Cześć. Mateusz z tej strony. Tak jak mówiłem, będę starał się coś tutaj wrzucać. Wypadałoby wspomnieć o poprzedniej mojej książce, czyli pierwszej, o moim debiucie literackim, który miał być wielkim debiutem, był bardzo ważny dla mnie, oczywiście chyba dla każdego. A debiut literacki, pierwsze dzieło publikowane, dostępne dla innych osób, czyli dla czytelników przede wszystkim, ale może też dla jakichś kolekcjonerów, którzy nie czytają książek z jakiegoś powodu, wolą mi po prostu położyć na półce. Powiedzieć, że mam książki. Tak czy siak, to wydawnictwo Sovello, z którym miałem wtedy nieprzyjemność współpracować, bardzo się zawiodłem. Niby renomowane wydawnictwo, które od kilkudziesięciu lat działa i dałem się nabrać, ponieważ była euforia, tak? Była euforia. No, w końcu po 10 latach, wtedy po 10 latach twórczości, wiedziałem, że wybiorę sobie jakieś tam. Najpierw chciałem wybrać najlepsze teksty, a później stwierdziłem, że jednak to trochę tak zmiksuję i żeby to było jakby takie wybrane wiersze. No. Jednak pod tytułem Romantyczność ze względu na dominujące zabarwienie tych tekstów. Nie ma co ukrywać, że jest tutaj dużo tekstów poświęconych jakimś uczuciom, emocjom, doznaniom. Takim bardziej intymnym. I więc tak, no, aż rok czasu trwała współpraca z tym wydawnictwem, pomimo że tekstowo książka była gotowa, nie było tam nic praktycznie do zmiany. W zasadzie to oczywiście korekta była i podczas tej korekty rzeczy, które nie miały być poprawione, zostały poprawione. No i też rzeczy, które powinny być poprawione, zostały niepoprawione i to jest też duży mankament. Okładka. Też zgodziłem się na okładkę typowo komercyjną, taką, która miała rzekomo przyciągać czytelników na półce, czy też miała gdzieś tam przelatywać w internecie, zwracając na siebie uwagę, natomiast oczywiście później, myśląc o tym, to no, z biegiem lat, no, nie powiem, że nie jestem zadowolony, bo dużo fajnych tekstów i fajnych akcentów tutaj moich, niepowtarzalnych, z którymi no ja mam wyzwanie, żeby je powtórzyć sam, chociaż jest coś, czego nikt nie zauważa i ja potem o tym muszę mówić sam jako autor, nieznany za bardzo. Fajnie by było, jakby to się rozprzestrzeniło i więcej ludzi by mogło o tym powiedzieć. Nie chcę dziwnie zabrzmieć tutaj i czy zabrzmieć. Nie chcę te różne języki i gramatyki tych języków, jest tego pełno. Ja nie jestem też wielkim orłem znajomością języka polskiego. Nie, żeby to była jakaś antyreklama, czy jakaś inna forma reklamy poprzez jakieś takie docinanie samemu sobie, ale przyznaję się, potrzebuję korekty, ja sobie sam nie poprawię. Więc tak. No nie, no, odnośnie tego wspomnieć na swoją obronę, że łatwiej mi jest łamać
zasady języka polskiego, ponieważ no, nie są one u mnie aż tak spetryfikowane i ja aż takiej wielkiej wagi do tego wszystkiego nie przywiązuję i też łatwiej mi jest to wszystko jakoś powykręcać, nie? Żeby było coś nowego. I może to jest plus. I dlatego chyba tak już zostanie, nie przejmuję się tym za bardzo, ale są rzeczy, które kolą i rzeczy, których ja też nie zauważyłem, a powinienem. Jak na przykład tutaj w ostatnim gdzieś wierszu, to kiedyś mi ktoś zwracał uwagę na to, ale ja naprawdę tego nie zauważyłem. Tutaj, o, w wierszu ostatnim, Mamo, nie poznamy się. Gdybym znalazł tą pogryzioną, jak to mówiłaś, kartkę, tą wyblakłą z bieli i załzawioną, która śpi na zawsze. No i to będzie tę, tak? Na to mi zwrócono uwagę, tak? Że to będzie tę, a nie tą książkę. Nie pisze się tak. Tak się mówi, ale się tak nie pisze. Także no niestety, no i są takie słowa. Na pierwszej stronie, ojej, jak ja lubiłem tę sentencję. To jest z jednego wiersza, który w całości był beznadziejny, ale ta jedna zwrotka była bardzo dobra. Ona strasznie mnie prześladowała. I ona jest na pierwszej stronie tego tomu. Otworzyły się błękity, rwąc mosty, czyniąc mity, by w ostatnich kwadrach słońc pomylonych dla księżycy poszły na ostatni ląd. Ja to celowo przeczytałem inaczej niż jest wydrukowane, bo tak było pierwotnie. Pomylonych dla księżycy, a nie pomylonych dla księżyców. To księżyców to była sugestia pana redaktora, znamienitego pana, który zareklamował mi współpracę z wydawnictwem w ten sposób, że pan wydawca, właściciel wydawnictwa, który był też redaktorem, taki rodzinny biznes, że to wydamy tę książkę i w ogóle, że tam we Wrocławiu będzie jakaś impreza, konkurs czy coś tam i on mnie tam zgłosi w ogóle. Nie no, maksymalnie byłem podjarany. Ale rok czasu w ogóle książka nie trafiła do druku, nie? Pomimo, że nie było dużo tutaj do robienia. I doświadczenie teraz przy wydaniu tej kolejnej książki pokazuje, że to był absurd. I też rozmawiałem o tym tutaj w tym wydawnictwie. U nas Szarek w Słupsku, że jest to sytuacja jakaś no, wyjątkowo absurdalna, żeby przez rok czasu książka nie trafiła do druku. Mam umowę z tym państwem. Umowa opiewała na rok z dystrybucją i miałem się z nimi rozliczyć, tak, na koniec roku. Niesprzedane egzemplarze miały do mnie wrócić, a tamtym za egzemplarze sprzedane. Chyba, że ja bym się zgodził, że wtedy ewentualnie, no to dalej sprzedawajcie. Nie. I tyle. A fakty są takie, że 350 egzemplarzy wyszło, czy tam więcej nawet, nie pamiętam dokładnie. Ile egzemplarzy wyszło, nie ma tu napisu. No, chodzi o to, że 50 egzemplarzy chyba miałem, czy tam, nie wiem, 40, które bardzo szybko sprzedałem na spotkaniach literackich tutaj u nas na miejscu i wiem, że teraz jak zorganizuję takie spotkania, no to pewnie te książki sprzedam, które mam jeszcze, zanim się spakuję i wyjadę za granicę. O, ups, wygadałem się. O tym też pewnie dziś nagram jakiś film. Będę musiał o tym powiedzieć, bo ja co prawda piszę powieść z dekady swojego życia i tam będzie dużo fajnych kwestii poruszone w sposób redaktorski raczej. Tam poruszone tym będą te kwestie, że po prostu są historie opisane i to tyle. Według zasady pokaż, nie gadaj, nie za dużo. Tak, więc to było na temat tej pierwszej strony tego
tej zwrotki, tej sentencji, bo w zasadzie w sumie to jest jedno zdanie. Jedno zdanie, tak? Które tam można powiedzieć, no ale ja byłem zafascynowany. Ja w ogóle się fascynuję taką literaturą. Dla mnie to są rzeczy wspaniałe. Otworzyły się błękity, rwąc mosty, czyniąc mity, by w ostatnich kwadrach słońc pomylonych dla księżycy poszły na ostatni ląd. I to jest literatura, która nie pozwala zasnąć, która każe zwracać do tego. Na tym się zastanawiasz cały czas, w kółko wałkujesz. To jest taki niedosyt poznania, jak to w życiu jest. Nie? Ja nie mówię, bo ja piszę różne teksty i na pewno różne też książki wydam. Mam plany takie i takie, ale to jest Endersem my idziemy, Emergo, Kanion Kanionu. Już teraz nie mogę tego znaleźć, tego Kanion Kanionu. Emergo. To są wiersze, które są zainspirowane tym stylem hip-hopowym, gdzie były takie potrójne rymy i tam chodziło o jakiś taki sposób chyba zapisu hipnotycznego, że tam leciało to w ten sposób. Z tego kanionu to jedną zwrotkę tylko pamiętam. Wokół cyklonu szyk cyklonów, cyklopów i sztyletów cyrkonu, cyrk skłonów, cykl minaretów, inów znów wyklonów, rytmy kryptonu. I ta zwrotka, od tej zwrotki się zaczęło. Ja strasznie byłem podekscytowany tą zwrotką, od tej zwrotki się zaczęło, ja tam dołożyłem jeszcze trzy. I one już nie były takie dobre jak ta pierwsza. Może być tak, że ja sobie kiedyś tę zwrotkę wyciągnę i dopiszę, ale ciężko jest mi dzisiaj tak pisać. To są takie przebłyski, to nie jest tak. Oczywiście ja mogę usiąść, ale czy to będzie to samo? No, trzeba by było się nagnastykować. Następna zwrotka idzie tak już. Synchronizacja symptomów, spacja, ów kodonu, racja grobów, schronów, żadna satysfakcja. Milionów warstw na pastwach Panteonu. Wgnieciona rana w fantazjach, zgłębiana akcja. Fortyfikacja od rana pod porty podzamcza. Portyk sułtana, drewniana szarańcza. Mądrych kolacja, nie torty komancza. Kolejne kąty, kolidacja, posądy wykańcza. Wiatry będą kradły skarby obramowania. Woda po schodach transportować doznania. Do kolan, gdzie powstańczy konar scalania, stal obramowania, gral wypiętrzania bez odliczania. I to właśnie takie było pisanie. W ogóle nie pamiętam tych wierszy. W ogóle nie pamiętam tych wierszy, które publikowałem wtedy w tej książce. Ostatni Engel. No gdzie to jest Emergo? Zaraz znajdziemy. To jest strona 15. To na początku było. Przejdziemy do ostatniego smaczku i będę kończył. Czas leci szybko, a wideo jest coraz dłuższe. Więc zawaleni wszystkimi informacjami. Kto to będzie oglądał? Po co? A jednak ja nagram i tak. I co? Aha. Lecimy. Emergo, tak? Wpadam w zawirowania Poznania. Na brzegach o spiralnych falach, zakreślających od rana powstania, ramadan rozmyślania o błogostanach, kiedy szlaki planety jak rakiety plotą warkocze sekrety, rotą grające niczym flety, z ochotą wiodące wtedy protąd poety. Urywam wodny obłok, jak dywan podobny świat odpływa, klejnoty wzywa boskich kurtyzan. Z nad dna chyba, aby warze pływa w porywach wieloryba. Narasta prawda, jej pole opływa magma, zamarza jako minerałowa warstwa, nietykalnie płaska jak znaki na kartkach, niesie ta sieć krzewiasta do zaginionego miasta, gdzie król żywiołów, chmur, mórz, dusz, aniołów umknie po kontuż wzdłuż. Potomków gwiazdków, zakątków nad ból rzeźbionych przez onyks snów kolorowych,
Ile ja spirył, tyle było kiru i pyłu minionych minut upływu na księżycu, pogubionych przez tytuł przebytu, a ogień jak wirus ugasił łzy tego rytu. Wynurzam się niczym pień wszechziem, przebijam się, ja to syn cierpień. Otwieram sen wnętrzna przestrzeń, rozpływam się jak dzień. Emergencji piękne. 2011 rok. To od dziś, od teraz, to już jakieś 10 lat temu. Jak dla mnie. Tak? Dobrze mówię? Bo dziś... Nie wiem, miałem jak wtedy lat. No ale nie, to byś zgarał jakieś 12 lat temu. Mniej więcej. Ciężko powiedzieć. Nie ma konkretnej daty. Jest 2011. Podane. To tyle. Są jakieś mniej więcej 12 lat. Ponad dekadę, ponad 10 lat temu. Tak, więc no to był, wiesz, to gdzieś tam robił wrażenie. Na jakieś tam spotkanie grup literackich. Na mnie też, bo ja się go kiedyś nauczyłem na pamięć. Teraz nie chciałem już tak lecieć, bo już nie pamiętam go dokładnie. Ale do, na tyle był fajny, że się go uczyłem na pamięć. I tym kanionie, jeszcze chciałem wyjść do tej zwrotki. Wokół cyklonu, szyk cyklonów, cyklopów, i sztletów, cyrkonu, cyrk skłonów, cykl minaretów i nów, znów ryk klonów, rytm kryptonu. To te zwrotki kiedyś jakiemuś gościowi na pracy na magazynie powiedziałem w Holandii. On powiedział do mnie tak: no i gdzie tu jest jakiś sens? Także no jest wow, nie jest wow, po prostu. Wiem, że to z te garstki osób nietykalna poezja. Ojej, no i cóż, to na koniec chciałem tylko powiedzieć o autoryzacja w ogóle, to była moja, wymyśliłem sobie autoryzację, takie słowo na koniec, to jest moja odmowa na koniec książki. Daję ci coś, co jest jednocześnie chaosem i porządkiem, porządkiem i chaosem. I na końcu jest taki wiersz, wywrócony poziomu. W zasadzie to są dwa wiersze. Jak się czyta linijkami, to jest kolej jest jeden wiersz, jak się czyta kolumnami, to jest drugi wiersz. Przepod światła. I z tego, co ja wiem, bo zrobiłem badanie na ten temat, żebym mógł powiedzieć pełni świadomie i z pełną dumą, że jestem jedynym poetą, który na świecie tego dokonał i oficjalnie mam na to dowód, mam potwierdzenie. Locked and loaded. Więc tak to wygląda. Romantyczność. Widziałem, że się sprzedaje w cenie druku za jakieś tam 14 zł w internecie. W zasadzie to nie wiem, czy nawet zachęcać do kupienia, czy nie, bo przecież nie widu, nie słychu, nic nie wiadomo. Kto te pieniądze wziął, weźmie, czy ja w ogóle dostanę i co z tymi książkami, nie wiem. Chyba jakiś radca prawny musi się wziąć za to. Nie, słabo zapłacić 200 zł. Nie zarobiwszy nic na książce, na wydanie, które wydałem 3,5 tysiąca, teraz jeszcze mam wydawać kasę na jakichś adwokatów. No nieźle. Ale zobaczymy. Może i będę zmuszony do tego. Może i będę zmuszony. Może grosz zarobiony na kolejnej książce pójdzie na pełce z firmą Sowel. Tak czy siak. Nie wiem. No, książka jest do kupienia, ale można ją też wypożyczyć w bibliotece. Można wypożyczyć. Ja PDF sprzedaję na Allegro, ale nikt jeszcze nie kupił. Nie wiem, 2 lata temu wrzuciłem. No bo to jest na Allegro wrzucone przez autora. To nie jest jakiś tam Amazon czy jakiś Legmi. Amazon ani Legmi to nie jest żadne, żeby tam wiadomo, każdy się podniecał, że o, książka wyszła. Musi być legitna, no bo jest na tym portalu. No ale ja osobiście próbuję sprzedawać, no bo te marże są takie, gdzieś ta cena tych PDF-ów jest bardzo mała i te marże są duże z tych firm, które się zajmują tą dystrybucją. Oni zarobią więcej, przekazując im pieniądze od czytelnika, niż ja dostanę. Nie?
niż w ogóle, no ja, przecież autor, tak? No to ja robiłem to wszystko, nie? Zresztą widziałem, kiedyś jeszcze, pamiętam, jak książka jeszcze w miarę normalnej cenie chodziła, tam 22 zł, 25 widziałem, to ludzie na Allegro, na Allegro odsprzedawali ją za 5 dych. Ja się sobie, no kurczę, w ogóle, co to ma znaczyć, nie? Ja z tego 22 zł to dostanę nie wiem ile. Bo książka z druk kosztowała chyba 13 zł, tak? To jest mniej więcej taka średnia normalna cena za druk egzemplarza. No ale tak czy siak, nieważne, no ale poszła książka w dystrybucję, no i się to wyszło jak wyszło. Zadziało się, co zadziało, no. Staram się... Staram się jakoś odzyskać, a jeśli nie, to po prostu sobie złożę tomik nowy z tych wierszy gdzieś tam w przyszłości i zrobimy jakieś wiersze. Zbiorczy tom wierszy wszystkich czy coś. A na razie to chyba będą jakieś inne wiersze publikowane. I w zasadzie w kwestii poezji to było tyle, no, o tej książce, z której tak czy siak i tak jestem zadowolony, bo całkiem dużo tekstu wyszło w niej. Teksty dobre, które lubię czytać. Nie? Znaczy dla mnie, według mnie dobre. No, tak ogólnie to nie wiem, bo to wiadomo, że to są jakieś gusta, guściki. Teraz jest tak, że wszystko jest poezją i to w ogóle, jak to tam powiedzieć, jakiś tam Menelita spod sklepu może napisać i coś tam, albo ktoś usłyszy, coś mówi, nie, jakiś tam żul pod sklepem i zapiszę to sobie i o, bach, wiersz, nie? I poezja, i czytajcie, i podniecajcie się. Więc takie czasy, no już w zasadzie nie można mówić czasy, bo to już trwa dość długo. Tego banana na ścianie, pisuaru, to już minęło trochę czasu. Pisuaru, tak, de szampa, jako fontanna występował. No w ogóle doszukiwać się można wszystkiego. No, sensu bez sensu. I no cóż, no ja mam trochę inne zdanie, uważam, że jednak poezja to jest poezja, no a proza życia to jest proza życia. No i książka pisująca zwykłe życie, historię czy opowiadanie. Dzisiaj to przeszło na wiersz, no, no i okej, no. Trzeba tym żyć, no. Trzeba tym żyć i każdy dla siebie coś tam znajdzie, a może to jest potrzebne. Więc, no cóż. Kolejna książka jest lepsza na pewno i na razie skupiam się na pisaniu książek, powieści. Czyli właśnie na prozie. A prozatorskie wiersze mam też i sporo ich mam gotowych. Będą jakieś tam w antologii teraz w Starostce publikowane. Przecież nie będę poetykizował w ogóle w wierszach, które traktują o pewnych sprawach wtórnych, więc w jakiś tam normalny sposób staram się to zapisać, nie pozbawiając siebie ekspresji tego, co myślę, swoich emocji, jakie towarzyszą mi pewnym sprawom. Więc do antologii trzeba przygotować teksty, to już do 15 czerwca, przypominam, jeśli ktoś z Was ogląda nas tutaj z grupy literackiej, wtorkowe spotkania, żeby te teksty nadsyłać do Zycha, ja bez oporów tym razem nadeślę, radośnie nadeślę nawet te teksty. No i już, cóż, będę kombinował jakieś następne książki, może z kasy zarobionej na tej książce, która teraz wyszła. Jakiś tam grosz będzie i będę mógł wydać kolejną pozycję. A jak mnie będą kiedyś ludzie męczyć o jakieś wydane w przeszłości pozycje, to będziemy robić druk kolejny i będziemy wydawać. Na razie to taka rada. No, nie wydawajcie za dużo egzemplarzy, jak nie macie fanów w internecie i w ogóle nie jesteście nierozpoznawani, to ciężko jest. Tutaj jest przykład, że no, dystrybucją, wszędzie to po sklepach biega i tyle lat już minęło, 5 lat i
od publikacji książka została sprzedana. I to tam dalej, że no, cóż. Także jak się chciało to oglądać, to dzięki. Ja po prostu musiałem sobie trochę pogadać o tej książce, trochę o innych rzeczach. I się będę tak rozgadywał tutaj na tym YouTubie. Zawsze można przewinąć, zawsze można przestać oglądać, czy coś innego. No i to wszystko. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia.